Witam Was, kochani moi. Dziś przychodzę do Was z kolejnym bardzo łatwym i szybkim przepisem, które pokochają Wasze dzieci. Jest to przysmak bardzo popularny we Włoszech. Nazywa się Arancini Siciliani. Oczywiście, jak już sama nazwa wskazuje, bardzo popularny w Sycylii, ale nie tylko. W całych Włoszech możemy zjeść ten bardzo dobry przysmak. Sposobów jest wiele. Na dzień może być wiele, do środka możemy również dołożyć prosciutto, wiuster, możemy dać tuńczyka, no to co najbardziej lubimy i co nam smakuje. Ja tutaj wykorzystałam ryż z dzisiejszego obiadu, który mi został i tak właśnie rodzi się ten przepis, by niczego nie wyrzucać, by móc to wykorzystać do kolejnych przepisów, no i muszę przyznać, że to danie, ten przysmak smakuje przestrasznie moim dzieciom. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać ten przepis, to zapraszam do oglądania. Do wykonania tego dania będzie nam potrzebny nasz ryż i ja tutaj mam ryż z dzisiejszego obiadu, bo to właśnie o to chodzi, by wykorzystać to, co nam zostało. Użyję do tego sosu pomidorowego, można użyć ragu. Ja ragu nie miałam, także pokażę Wam dzisiaj takie arancini w moim wydaniu, tak jakby z resztek oczywiście. Masło, mozzarelle, jajka, oczywiście będzie nam potrzebny olej do smażenia i później jeszcze mąka i bułka tarta. Do naszego ryżu dodajemy roztopione masło. Mieszamy wszystko. To spowoduje, że cały ryż będzie bardziej lepki. Biorę dwa jajka. Do miseczki dajemy białko, a tutaj żółtko. Drugie jajko natomiast wrzucamy całe. Mieszamy wszystko. Nasze białko lekko ubijamy. Następnie dodaję kilka łyżeczek mojego sosu pomidorowego dla smaku. Przeciskam, żeby wyszedł tylko sos. Znowu wszystko mieszam. Przygotowałam sobie w miseczce mąkę, bułkę tartą zrobioną z suchego chleba, który został w domu. I tu mamy te nasze lekko ubite białko. Moczymy ręce w zimnej wodzie. Nabieramy sobie odrobinę naszego ryżu. Do środka dodajemy nasz ser. I na górę dajemy kolejną łyżeczkę ryżu. Tworzymy naszą kulkę, mocno zgniatając ryż. Tak zrobioną kuleczkę dajemy do mąki. Później do naszego białka i na koniec dajemy do bułki tartej. Tak przygotowane arancino wrzucamy na głęboki olej. Tak prezentują się arancini. Teraz nagrzałam gorący olej i będziemy po 2-3 naraz wrzucać na patelnię, na głęboki olej.
Tak prezentują się gotowe arancini. Uwaga, bo są gorące. Ten już troszeczkę ostygł, ale jeśli są bardzo, bardzo ciepłe, to mozzarella w środku się rozpływa. Mięciutkie, smaczne, łatwe w wykonaniu i też bardzo tanie. Jeśli ten przepis Wam się podobał, to zostawcie paluszka w górę. Jeśli go odtworzycie, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Was zapraszam na kolejne moje filmy, a ja lecę za.